Adam, tak patrzę na ciebie i nie wiem, co ty w ogóle robisz? Ojcze, spieszę się, bo muszę szukać swojej ziemi obiecanej. Przeczytałem w pierwszym czytaniu, że Jozue świętował pierwszy raz w Gileadzie Paschę. I tak chcieli podziękować Panu Bogu za wyzwolenie. Także chcę zrobić to samo. Także spieszę się bardzo, muszę iść. Rozumiem, ale czekaj, po co tam chcesz iść? Dlaczego? Ojcze, bo chcę tak jak oni podziękować Panu Bogu za swoją wolność. Wolność? Byłem przed chwilą w spowiedzi świętej. No i chcę tak jak oni podziękować Panu Bogu właśnie za to, że jestem wolny i za Jego dobroć. Ale wiesz, że nie musisz iść do Kanaanu. Jak to? No bo Pascha, okej, okay, bo Pascha to jest, mamy nową Paschę, to jest nasza msza święta. To jest Eucharystia, na której Chrystus daje nam siebie i to jest okazja, żeby spotkać się ze wspólnotą Kościoła, żeby być z innymi ludźmi i w ogóle to jest okazja, szansa, żeby przyjąć Jezusa i też pojednać się z braćmi. Czy chcę mi ojciec powiedzieć, że tak jak Jozue świętował pierwszą Paschę w Gileadzie, to jest dla mnie to jest taki symbol mszy świętej, którą mamy teraz. Tak jest. Aha, okej. Okay. No, w sumie to ma ręce i nogi. Ale wiecie co, jeszcze jedna rzecz taka mnie zastanawia. W drugim czytaniu usłyszymy o tym, że jesteśmy nowym stworzeniem. Czy tak naprawdę to Pan Jezus nas zaprasza na tą mszę świętą, żebyś, tak jak tych właśnie celników i grzeszników z Ewangelii, żeby nas przyjąć i dać nam nowe życie. No tak. I to wszystko dzieje się na mszy świętej. Pan Jezus zaprasza nas do nowej Paschy, czyli do Eucharystii, takimi jakimi jesteśmy, żebyśmy się z Nim pojednali, a też żebyśmy pojednali się z braćmi. Czyli ze wspólnotą i siostrami oczywiście też. Zaraz, to zupełnie zmienia moje plany. To ja zostawiam ten plecak i lecę na mszę świętą, bo za 10 minut jest w kościele, musi spóźnię. To ja zostawię. To ja ci przypiluję ten plecak, okay. I kapelusz możesz wziąć. Dobra, to lecę kapelusza. Bogiem. Dobra, na razie pospiesz się, bo widzowie misyjne.pl, zapraszamy Was na udział we mszy świętej, szczególnie w tym wielkim poście. Do tego, abyście też pamiętali o spowiedzi przedświątecznej i żebyśmy dobrze przygotowali na przyjście naszego Pana. Tak, bo Słowo Boże można przeżywać też w sposób realny, prawdziwy, czytać, studiować Słowo, ale też mieć doświadczenie Jozuego w sposób autentyczny, prawdziwy podczas każdej Eucharystii. Zapraszam. Zobacz, ja przyjdę na pewno. Fajnie.